Sezon festiwalowy właśnie się zaczął, a ja zamierzam zapytać gwiazdy o ich szlagworty, o hity, które śpiewają wszędzie, pod prysznicem, w samochodzie, gdzie się tylko da. Chylińska, Cabona Fide, a może Kozidrak, czy Dziaby i Złote Zęby, czy może Warto było szaleć tak, a może Konik na biegunach? Zaraz się tego dowiem. Co jest takim waszym hitem, przebojem ostatnich miesięcy dla was? Ja, jak sięgnę pamięcią, nie tak daleko nawet, to przypominam sobie nasz koncert promocyjny w Teatrze Palladium nowej płyty Double Soul, no i ostatnie moje jakiekolwiek kąpiele, prysznic, nie wiem, jazda samochodem, cokolwiek z tych rzeczy poza pracą, to też była praca, bo śpiewałam właśnie te utwory, przypominając sobie teksty i melodie, także śpiewałam swoje piosenki. To było straszne. Rok byliśmy w studio i cały pracoholicy czas... Pracoholicy. Cały czas, ponieważ wydajemy nową płytę 24 sierpnia i cały czas te wszystkie utwory są w nas, natomiast jeden utwór szczególnie, Niebo. Ja bardzo lubię takie stare polskie numery i powiem szczerze, że numer jeden dla mnie, jeśli chodzi o polską muzykę, niezmiennie jest Kocham Cię, kochanie moje, Manamu. I ja za każdym razem dostaję gęsiej skórki, jak tego słucham, a słuchałam tego jako dziecko, jako nastolatka, jako osoba trochę bardziej dorosła, teraz już zupełnie dorosła. To Selena Gomez, Back to You, najnowsza piosenka. Uwielbiam, tak naprawdę cały czas w kółko ją słucham. Ale czekaj. Czy ty nie jesteś zazdrosna o nią? Wiesz, bo to jednak... Nie, powiem szczerze, że bardzo lubię jej muzykę. Byłam kiedyś na jej koncercie, także nie jestem zazdrosna. Ostatnio też Ariana Grande, nowa piosenka, tak samo bardzo często słucham. No i płyta Taco i Quavo, no muszę przyznać, też. Hello darkness, my old friends. Ja mam tak, że ja sobie sprawdzam rzeczy, no. Totalnie mną zawładnęła płyta Problemu, ostatnia, świetna tekstowo, w ogóle to jest płyta o moim facecie z mojego programu, czyli zrobię karierę, zrobię wszystko, wszystko muszę zrobić, a potem będę miał czas na siebie. Czy ja mam obecnie jakiegoś hita? Aha. Chyba nie mam, chociaż Taco Hemingway jest jakby gdzieś tam w moim nurcie zainteresowań, na playliście się znalazł. Ale nie wiem, w tym roku jeszcze nie odkryłam żadnego hita. Ja to w ogóle jestem retro, ja lubię te wszystkie dawne polskie przeboje. No dawaj jakiś hit z dawny. Ada, to nie wypada. Może być taki? To tak bardzo głęboko. To już bardzo stary. Nie no, lata 20, lata 30, przecież one nadal gdzieś tam żyją i fajne są organizowane retro prywatki. I jakoś bardzo się tym nurtem retro i tym dwudziestoleciem przedwojennym interesuje, więc mi się wydaje, że tego jest dużo, nie?